Robert ma 26-litrowy wazon. Najpierw chce do niego wrzucić szklane kulki. Każda z kulek ma taką samą objętość, a potem nalać do pełna wody. Gdyby wrzucił 85 kulek, to do napełnienia wazonu potrzebowałby 20,9 litra wody. Jaka jest objętość pojedynczej kulki? No dobra, pomyślmy. Objętość kulek plus objętość wody musi się równać pojemności wazonu. W sumie razem wypełnią cały wazon. Zapiszmy to. Oznaczmy VK jako objętość wszystkich wsypanych kulek dodać objętość wlanej wody VW i to się musi równać pojemność naczynia V wazon. Niestety nie wiemy, jaka jest objętość 85 kulek, Ale wiemy, że objętość 85 kulek to 85 razy objętość jednej kulki. I wiemy też, że objętość wody VW wynosi 20,9 litra. i to wszystko razem, Musi się równać pojemności zbiornika, czyli równa się 26 litrów. Pamiętajcie, że Robert napełnił wazon do pełna. Po samiuteńki brzeg. Najpierw wrzucił pewną liczbę kulek, a potem tę przestrzeń, która jeszcze w wazonie pomiędzy kulkami została, wypełnił wodą. Zatem suma tych dwóch objętości kulek i wody musi się równać objętości wazonu. No i możemy teraz rozwiązać to równanie, wyznaczając z niego objętość jednej kulki. Może dla krótszego zapisu nazwijmy tę zmienną ok o jako objętość k kulki, o OK. Czyli mamy 85 razy o OK. Dodać 20,9 równa się 26. Żeby obliczyć o OK, wystarczy, że odejmiemy od obydwu stron 20,9, otrzymujemy 85 razy objętość jednej kulki, Równa się 26 odjąć 21, to by było 5, ale odejmujemy trochę mniej niż 21, czyli w wyniku będzie trochę więcej, czyli to będzie 5,1. Jeżeli teraz podzielimy obydwie strony przez 85, to objętość jednej kulki wynosi 5,1, 85. Możemy to policzyć w pamięci, albo pisemnie, albo przy pomocy kalkulatora. 5,1 dzielone przez 85 równa się 0,06 litra. I właśnie obliczyliśmy objętość pojedynczej kulki. 0,06 litra. Drugie pytanie. Ile wody potrzebowałby do napełnienia wazonu, gdyby wcześniej wrzucił do niego 200 kulek? Ile potrzeba wody? Oznaczmy W jako ilość potrzebnej wody. W tym drugim przypadku będzie to funkcja liczby wrzuconych kulek. L liczba k kulek. W od Lk. Jeżeli znacie jakąś Elżbietę albo Lkę, to możecie od dzisiaj mówić do niej liczba kulek. Lk. Pomyślmy, jaki może być wzór tej funkcji. Jeżeli nie wrzucimy żadnej kulki, czyli jeżeli wrzucimy 0 kulek, to musimy wlać 26 litrów wody. Żeby zapełnić wazon bez kulek, musimy wlać całą jego objętość. Czyli to się równa 26 minus objętość wrzuconych kulek. A jaka jest objętość wszystkich wrzuconych kulek? Objętość jednej kulki, 0,06 razy liczbę wrzuconych kulek, czyli razy LK. I właśnie zapisaliśmy wzór funkcji liniowej, która opisuje ilość wody potrzebnej do zapełnienia wazonu z kulkami w funkcji liczby tych kulek. Wartość funkcji to pojemność wazonu minus objętość wszystkich wrzuconych kulek, czyli objętość pojedynczej kulki razy liczbę wszystkich wrzuconych kulek. No i jeżeli pytanie brzmi, ile wody potrzebujemy przy 200 kulkach, to wystarczy podstawić za LK200. W od 200 równa się 26. Odjąć 0,06 razy 200. Ile to się równa? 6 setnych razy 100 to by było 6, ale mamy dwie setki, więc 6 razy 2 równa się 12. 26 odjąć 12 równa się 14. Przy 200 kulkach Robert potrzebuje 14 litrów wody, żeby napełnić wazon. 26 odjąć 0,06 razy 200 to się równa 14 litrów.